A jak ci powiem, że dawno, a może nawet nigdy w życiu nie widziałem tyle ochrony wokół reżysera, co na premierze parę dni temu? Nie czułaś jakiejś presji, że coś się może wydarzyć w kinie? No, ja jestem odważną osobą, ale jestem też rozsądna i ostrożna. W momencie, kiedy ludzie, którzy nie mają swojej miłości, ale przeciwnie, napełnieni są nienawiścią i na tym budują swoją nie tylko tożsamość, ale też karierę polityczną i ludzką, wytaczają wszystkie możliwe działa przeciwko twórcy, organizują taką, no, właśnie niespotykaną kampanię nienawiści, i to od takich najwyższych władz, prezydenta, premiera, prezesa wszystkich Polaków, czy jednej trzeciej, ministrów. To można powiedzieć, w rządzie masz fanklub. No, muszę powiedzieć, że dawno nie miałam takiej uwagi, jeśli chodzi o widzów mojego filmu. Problem polega na tym, że oni go nie widzieli. No ale po co widzieć, jeżeli co? Tego filmu nie robiła Polka? No właśnie. Tylko, że ja jestem Polką. Nie, ale no wiesz, no i wchodzę w ich frazeologię. Czy my mamy wypowiedź prezydenta? Mogę zaprezentować wam, bo to jest świeżynka, pewnie Agnieszko już słyszałaś. Zobaczcie po projekcji filmu, co powiedział pan prezydent Andrzej Duda. No właśnie, nie po projekcji. Ale właśnie, żartując, posłuchajmy. Ja się nie dziwię, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, przepraszam, użyli tego hasła znanego nam z czasów okupacji hitlerowskiej, kiedy filmy propagandowe hitlerowskie pokazywano w naszych kinach, tylko świnie siedzą w kinie. Ja bardzo lubię świnie, nawiasem mówiąc. Uważam, że to są mądre, wspaniałe zwierzęta. Podobno bardzo inteligentne właśnie. Bardzo inteligentne. Mhm. Jak wymienia się na przykład zastawki w sercu, to używa się często, bo bardzo bliscy jesteśmy komórkowo. Serca, tak, przeszczepu ze świni. I żadna świnia nie będzie siała nienawiści, tak jak niektórzy polscy politycy. Chociaż jak się czyta Orwella, pamiętasz, to tamte świnie trochę narozrabiały. No tak, bo u Orwella świnie narozrabiały i też w takim komiksie myszy, Mouse, świnie są Polakami. Ach, tak. Tak. Ty jak znajdziesz przykład, Żydzi, to bardzo budujący. Żydzi są myszami. Okej. Okay. Już nie pamiętam. Niemcy może nie brnijmy są w to. Dobra. Ale ładnie, czyli rozumiem, że recenzja pana prezydenta Andrzeja Dudy jest dla ciebie komplementem. No, w pewnym sensie jest to... Nie będę w to brnęła. Słuchaj, nie będę komentować po prostu tego, bo na początku tego przemówienia, którego fragment puściliście, pan prezydent powiedział, nie widziałem filmu, ale... Chętnie potem się wypowiem. Zaczął się nakręcać, tak rozkręcać, jak on to lubi, prawda? No i już potem doszedł do takiego... No jest to haniebne. To jest, no jest. Wiecie, znaczy, szczerze, może się film komuś podobać, nie podobać. Jest to bolesny film. Jest to film, który robiłam właśnie z miłości do mojego kraju i do mojego kontynentu. Bo ten problem, o którym mówię, nasza bezradność wobec obcych i problem migracji jest problemem europejskim bardzo i ogólnoświatowym. I myślę, że takim największym wyzwaniem, przed jakim stoimy, jako kontynent, jako ludzie, jako ludzkość może. Bo nie mamy bardzo wielkiego wyboru. Możemy pójść w taką stronę, do której już nie będzie odwrotu. I właśnie kiedy zaczęło się to na polsko-białoruskiej granicy, to zobaczyłam, że to jest takie laboratorium właśnie kłamstwa i okrucieństwa, które może doprowadzić do nieprzewidzianych zupełnie skutków w skali globalnej. A ja zrobiłam parę filmów o takich bardzo, bardzo, bardzo ciężkich doświadczeniach ludzkości i bym nie chciała przeżywać już tego kolejny raz. Znaczy, myślisz, że ten film mógłby być wstępem do czegoś takiego, o czym opowiadasz w filmie Europa, Europa? Aż tak? Tak?